dzisiejszym odcinku zajmiemy się przygotowaniem do jazdy. Dowiemy się, jak zająć prawidłową pozycję za kierownicą oraz jak się przygotować, żeby ta jazda była dla Was przede wszystkim bezpieczna i żebyście się nie męczyli w samochodzie. Obecnie mamy zimę. Pamiętajcie, jeżdżąc w samochodzie, zostawiajcie sobie kurtki z tyłu. Nie jeździcie w nich. Wiem, że obecnie jest zimno, ale pamiętajcie, samochody mają ogrzewanie. Kurtkę najlepiej sobie zostawić z tyłu na tylnym siedzeniu. Albo w bagażniku. Sama nazwa fotel powinna się Wam kojarzyć z czymś wygodnym. Ustawcie sobie fotel w ten sposób, żebyście się nie męczyli podczas długiej jazdy. Zawsze zacznijmy sobie od ustawienia wysokości. Tą dźwignią regulujemy. Możemy sobie podnieść wyżej fotel i możemy go też obniżyć według potrzeby. Tutaj zwróćcie uwagę, że ustawiając wysokość fotela, ustawiam sobie również kąt nachylenia oparcia. Więc dlatego zaczynamy zawsze od wysokości. Tutaj osoby, które są zbyt wysokie, jakby zostawią ten fotel za wysoko, zwróćcie uwagę, co się może dziać. Jadąc po nierównościach, będą po prostu uderzać głową o sufit samochodu. Może to być bardzo niekomfortowe. A wyobraźcie sobie, co by się stało, gdybyśmy dachowali i tutaj nie byłoby przestrzeni. Starajcie się nie ustawiać fotela w ten sposób, żebyście widzieli przód maski samochodu. On nie jest Wam potrzebny. Więc zostawiamy oczy w środku przedniej szyby. Mamy ustawioną wysokość fotela. Kolejna rzecz, jaką ustawiamy, to jest odległość siedziska od dźwigni. Bardzo dużym błędem jest to, że kierowcy siedzą zbyt blisko kierownicy. Ustawiłem sobie w ten sposób, bo powiedzmy chcę widzieć maskę. Czy taka jazda będzie komfortowa? Czy ja naprawdę potrzebuję widzieć maskę, żeby bezpiecznie siedzieć w pojeździe? No tutaj odpowiedź oczywiście nie. Taka pozycja nie będzie dla mnie ani wygodna, ani bezpieczna. Ustaw sobie w ten sposób fotel, że wciskając do końca dźwignię sprzęgła, żeby noga została delikatnie ugięta. Musicie unikać takiej sytuacji, że wciśnięcie do końca sprzęgła powoduje, że macie wyprostowaną nogę. To może być bardzo niebezpieczna sytuacja. Pomyślcie sobie, co by się zdarzyło, gdy mamy hamowanie awaryjne, hamuje z całej siły, ma wyprostowaną nogę i w tym momencie dojdzie do kolizji. Zniszczy sobie kolano i może dojść do uszkodzenia stawu biodrowego. Mamy ustawione już wysokość siedziska, odległość. Teraz zajmiemy się ustawianiem oparcia. Tutaj zauważam na drogach takie dwie skrajności. Pierwsza skrajność, osoby jeżdżą na tak zwanego luzaka. Fotel ustawiony daleka, można ich nawet zobaczyć przez tylnie okno. Na pewno nieraz widzieliście tak jeżdżących, szczególnie z tylnie napędowych pojazdach. Pomyślcie sobie, że jadę sobie w takiej pozycji. Tak zwany zimny łokieć, sucha pacha. Prowadzę pole z taką nonszalancją. Jest mi wygodnie, ale w sytuacji awaryjnej, czy ja zdążę nagle się zerwać i zrobić jakiś manewr kierownicą, czy to będzie wygodne, jak ja do zareagowania będę potrzebował zrobić aż taki ruch? Pomyślcie sobie, jak spadnie Wasz czas reakcji. Druga taka pozycja, równie skrajna, to jest tak zwana pozycja, ja ją osobiście nazywam naglonojada. Ona wygląda w ten sposób. Ustawiony fotel bardzo blisko, jedziemy w ten sposób. Czy teraz będzie mi wygodnie kręcić kołem kierownicy? No na pewno nie. A pomyślcie sobie, co by się zdarzyło, gdyby teraz wystrzeliła poduszka powietrzna. Taki jasiek wystrzeli Wam prosto w twarz z prędkością 300 na godzinę. Prawidłowe ustawienie oparcia powinno być w ten sposób, że pozycja jest zbliżona do prostej, ale nie prosta. Czyli w ten sposób. Nie może być tutaj kąta prostego. On może być, musi być jak najbliżej kąta prostego, ale nie może być to ustawione w ten sposób, bo taka jazda nie będzie na pewno ani bezpieczna, ani komfortowa dla Was. Tutaj bardzo wiele osób ustawia sobie fotel po to, żeby dostać kierownicę. Nie trzeba na to patrzeć, bo większość samochodów ma regulowaną kierownicę. Zaraz do tego dojdziemy. Kolejną rzeczą jest ustawienie zagłówka. Nie zapominajcie o tym, bo tu jest Wasze bezpieczeństwo. Zagłówek musimy ustawić w ten sposób, żeby głowa była z tyłu za zagłówkiem. Powiedzmy, że zupełnie zignorowaliśmy ustawienie zagłówka. Mam go tutaj.
i wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby teraz ktoś mi najechał na tył pojazdu. Moja głowa poleci do tyłu i można sobie tu naprawdę uszkodzić kręgi szyjne. Teraz druga skrajność. Zagłówek jest ustawiony zbyt wysoko. Podczas najechania na tył głowa może mi tu niebezpiecznie wpaść i może to się skończyć bardzo źle. Czyli zagłówek musi być ustawiony za głową. Tutaj wielu producentów samochodów już chyba zauważyło, że ludzie ignorują ustawienie prawidłowo zagłówka za szybą, za głową, i mają bardzo długie zagłówki, także nie trzeba ich już regulować. Wspomniałem już, żeby nie ustawiać sobie fotela pod kierownicę, bo ta kierownica jest regulowana. Tu mamy zabezpieczenie, wystarczy go dać w dół i kierownicę możecie dać sobie do siebie, od siebie, do góry i na dół. Kierownicę sobie ustawcie w ten sposób, żebyście mogli swoim nadgarstkiem dostać szczytu kierownicy. Instruktorzy na to mówią godzina 12. I w ten sposób. I starajcie się, żeby tutaj, kładąc swój nadgarstek, nie było potrzeby odrywania pleców od siedzenia fotela. Zwróćcie uwagę, podczas kręcenia moje plecy są cały czas oparte. Żeby nie było takiej sytuacji, że mamy skręt awaryjny i nagle musimy w ten sposób się odrywać, żeby złapać kierownicę za szczyt. W sytuacji awaryjnej jest naprawdę strata czasu. Kierownicę mamy ustawioną. Teraz czas ustawić sobie prawidłowo lusterka. Do ustawienia lusterek musimy pamiętać, należy włączyć zapłon i wybieramy lewe lusterko. Tym joystickiem ustawiamy na boki, a tutaj ustawiamy góra, dół. I potem analogicznie dajemy w prawo i ustawiamy tak samo prawe lusterko. Ustawiając lusterka musimy zwrócić uwagę, żeby widzieć jak najwięcej obszaru za pojazdem. Czyli w rogu lusterka tylko fragment pojazdu i wszystko, co jest z tyłu za pojazdem. Błędem ustawienia lusterka będzie na przykład ustawienie sobie lusterka na koło. Czyli w ten sposób. Niektórzy tak sobie robią, ustawiają lusterko na koło, mając uzasadnienie, żeby zrobić dobrze łuk, bo będą widzieć linię. Mają rację, ale miejcie większe ambicje na egzaminie niż tylko zaliczenie łuku. Lepiej będzie sobie ustawić lusterka prawidłowo, czyli do jazdy w ruchu ulicznym. Widzimy jak najmniej samochodu, wszystko co się dzieje za pojazdem. Prawe lusterko ustawiamy tak samo. Starajcie się, żeby nie było w nim widać samochodu, tylko to co się dzieje za pojazdem. Musimy tylko widzieć róg pojazdu. Będzie to bardzo istotne podczas zmiany pasa ruchu na mieście. A lusterko wsteczne ustawiamy już samodzielnie. Kolejną rzeczą, o której musicie pamiętać w przygotowaniu do jazdy, to jest zapięcie pasa. Według mnie pas to jest bardzo mądry wynalazek. Uratował życie wielu osobom. Pod warunkiem, że jest zapięty. I zapięty prawidłowo. Prawidłowo będzie w ten sposób, że dolna część pasa będzie Wam przebiegać tutaj jak najniżej na biodrach, a górna część pasa musi przebiegać tutaj przez Wasz układ szkieletowo-kostny. Przykładowo taki błędny sposób zapięcia pasa to będzie, że dolny pas będzie zapięty powiedzmy na brzuchu, tu akurat mamy dobry rekwizyt, a górna powiedzmy ktoś sobie zapnie, chcę, że będzie mu przebiegał przez szyję. Taki pas Was nie uratuje. Wyobraźcie sobie, gdy miał jakąś kolizję, a ten pas by wyglądał w ten sposób. Jak myślicie, czy taki pas Was uratuje? Jak tu będą działać bardzo duże siły, taki pas może Wam zrobić krzywdę nawet. Czyli pilnujcie, żeby pas nigdy nie był skręcony. Jeśli chodzi o Hyundai'a, tu mamy bardzo fajną kontrolkę, dzięki której widzimy, które drzwi są jeszcze nie zamknięte. Czy to są te drzwi, czy na przykład te drzwi. Tak samo mamy tutaj informacje o otworzonej pokrywie silnika. Gdy będzie podniesiona pokrywa silnika, będzie kontrolka taka. Gdy będą otwarte drzwi, jedna będzie taka, taka kontrolka. Gdy będzie otwarty bagażnik, będzie taka, taka, albo taka. Gdy mamy drzwi pozamykane, zwróćcie uwagę, kontrolki zgasną. Zamykam pokrywę silnika. I po kolei upewniamy się, czy wszystkie drzwi w pojeździe zostały
prawidłowo zamknięte. Jesteśmy prawie gotowi do jazdy. Czyli mamy fotel ustawiony, kierownica jest ustawiona, wciskamy sobie sprzęgło i odpalamy silnik. Teraz wszystko zależy od warunków pogodowych. Jak są fatalne warunki pogodowe, mamy na przykład opad, śniegu, deszczu, warto włączyć światło. Światła omijania, wiadomo. Jak będą dobre warunki pogodowe, wtedy będą światła tak zwane do jazdy dziennej. Światła do jazdy dziennej odpalają się w Hyundai'u samoczynnie po odpaleniu silnika. Jesteśmy przygotowani do jazdy. Światła są, drzwi pojazdu są zamknięte, a więc ruszamy. Pamiętajcie, żeby nas obserwować również na TikToku.